dał tu Magdę mimo wszystko. Gdzie? No gdzieś tu. Zaraz moja kolej? Tak. Magda się przywita. Dzień dobry. Koniec! Przywitaj się pierwsza. Tak. 3-4. Powiedz, witamy w 21 odcinku. No. Akcja. No, ciach. Witamy w kolejnym odcinku aukcyjnym kocopołu. W którym to zobaczymy 7 aukcji podesłanych przez was, ułożonych po kolei, właściwie od najgorszego do najlepszego kocopoła. Jest to odcinek 21. Jest z nami Kamil, Magda, Igor i zapraszamy. Wstępniak, na którym zobaczymy aukcję, której właściwie ja nie widziałem, ale podobno jest ciężka, dlatego nie wiem, czekam. Jest ciężka, wybrałem ją Madzia i nam pokaże. Używane pachnące maliną stringi. Ale jakie są zdjęcia? To co widzisz, to jest to, co kupujesz na tej pani właśnie. To są te majtaloszki takie, wiesz. Ale żeby tego było mało, ta pani ma od cholery aukcji. I wszystkie używane, jakbyś chciał wiedzieć. Zobacz, ale one się najwyraźniej nie sprzedają, bo piątala chce i nikt nie bierze. Ale jeszcze tutaj było szokujące dość rajki. Fajne. Pani przebiła wszystko. Myślę, że ta pani wie, co sprzedaje. Całe szczęście, ja, że nie sprzedaje elektroniki. Nie wiadomo, czy by sobie solą nie zasłoniła czegoś. Boję się, gdzie włożyłaby sobie PlayStation Move, wiesz? No dobra. Do ręki oczywiście. No. Oczywiście. Numer 7. Miejsce numer 7. A na nim mamy zestaw gier PlayStation 2 z Komisu w miejscowości Żary. I przesłał ją użytkownik Tymoteusz305. No i co widzimy na zdjęciu? Szczerze powiem, że nie widzę jakiejś masakrycznej ilości gier. Widzę dużo, ale nie porażająco dużo. Dużo gier na PlayStation 3. Witam, mam do sprzedania gier na PlayStation 2. Używane w bardzo dobrym stanie. Odbiór osobisty u mnie w Komisie. Bla, bla, bla. Podchodzący 9-10. Możliwość wymiany gier przy rozliczeniu w razie pytań. Wyobraźcie sobie, ile ktoś musiał mieć gier, żeby rozliczać się za cenę 5000 zł. Projekt jest dopisane, nie podlega negocjacji. Cena nie podlega negocjacji. Szczerze muszę powiedzieć, że ilość gier, jak przeglądaliśmy, nie jest jakaś naprawdę wstrząsająca, żeby kosztowało to 5000 zł. Przerównowa się. Za to wstrząsająca jest cena. 5 klocków, za gry na PS2. Co jest? Człowiek opylka! Brakowało nam go. Miejscu szóstym. Mamy aukcję podesłaną przez użytkownika Erwin22221, który podesłał nam aukcję z kablami, można by powiedzieć, tak? Mamy tutaj pana, który sprzedaje akcesoria do konsoli Sony Vespa Go PlayStation. Krótko mówiąc, głównie kable. Bardzo dużo kabli. Jeżeli brakuje ci, Emil, kabli na przykład, możesz sobie kupić. Skoro ile by to na mieć poszło? Brakuje mi, kupuję. Kamil. Tak, to ciekawe jest zagadnienie, ile sam mieć by dostał ten pan, jakby to sprzedał. Nie, ale wątpię, że 5900. Pan chce 5900 zł za kable do PlayStation. I mało tego, przedmiotem są bla bla bla, akcesoria do PSP Go, kabel cinch do PSP Go, 250 sztuk. Kabel cinch z wideo PSP Go, 400 sztuk. Kabel komponent do PSP Go, 400 sztuk. Grip uchwyt do PSP Go, 100 sztuk. Czyli najmniej z tych wszystkich akcesoriów jest gripów. Tak. Kabli od zajoba. Ja się zastanawiam, kto to kupił. Portowa. Cena brutto za całość 2,23%. Możliwość sprzedaży za granicę. I wtedy bez łaciku już dostajesz. Wow, super. I patrz, nie było ofert kupna, wierzysz? Znajdź sklep, który przerobi tyle kabli. Przesyłka kurierska pisze. Czy tak sklep by przerabiał te kable przez 10 lat? Nie mam pojęcia, który sklep by sprzedał tyle kabli do PSP Go. Ja nie wiem, czy MediaMarkt tyle sprzedał kabli przez cały rok. Zauważ, że te kable są ogólnie w zestawach czasami. Ciekawe, czy tyle PSP Go ktoś kupił w ogóle. No, w Polsce. Albo w jakimś, w ogóle jakimś mieście. Była możliwość wysyłki za granicę.
Pan może zaopatrzyć w kable całą Warszawę. Każdemu mieszkańcowi może dać po kabelku i będzie... No! Numer 5. Mamy akcję podesłaną przez naszego ulubionego użytkownika Ziom Snake. Ziom Snake. I mamy tutaj World of Tanks. Top 900 graczy w EU, 95% zbadane. Nie wiem, czy. Ale. Ale nie ma dużo napisane. Zbadane. No, pan sprzedaje jak zwykle czas poświęcony i tak dalej. Radzieckie. Chińskie, wszystkie czołgi sprzedaje, jakie tylko na świecie były. O, no, ale zobacz, zobacz. Jeżeli się nie zdecydujesz na jego ofertę, to możesz propozycję mu złożyć. Masz propozycję, pisz. W momencie wystawienia aukcji na koncie jest miesiąc konta premium. Tak, lubisz tylko grać w czołgi na necie? Nie. Może zobaczmy, że jak ktoś chce pograć grę, to raczej... O, Magda gra w World of Tanks, niedługo wystawi aukcję za 10 koła. Mega konto! Zacznij czerpać przyjemność z grania i nie trać czasu i nerwów na zgrywanie. Znaczy, ja chcę zauważyć, iż taka gra na necie za darmo, która jest, bo to jest gra za darmo, to ona jest po to, żeby na niej pograć sobie, a nie kupić taką grę, jak już ktoś pograł, bo to się mija z celem grania ogólnie. No, tym bardziej, że za... O, może zagram sobie, no nie wiem, w Metal Geara. Albo nie, kupię save'a z przeszedniętą grą. Całą. Całą. Po co będę grał? Kupię sobie. No i do tego skupię ją za 3999 zł. Pan woła cztery koła za czołgi. Tak. Trochę drogo. Numer cztery. Na miejscu numer 4. Mam aukcję podesłaną przez... Ziom Snake'a oczywiście. Który zaproponował, właściwie muszę powiedzieć inaczej, jak wbijacie na takiego pana, który tutaj jest, że tak powiem, centrum, wbijacie tam i tam jest gwarantowany kocopoł. Po prostu nie zdarzył się odczynek już od dawna, gdzie bez tego tutaj pana z dolarem, który by nie wystąpił. Żydek z dolarem, jak widzicie na jego opcji. On jest zawsze, po prostu to jest gwarancja. Wchodzicie tam i znajdujecie kocopoł. Oczywiście przyjmują i sprzedają wszystko od Igły. Tak, pokaż tym razem, co on sprzedaje. Tym razem mamy konsolę PS1 z joystickiem. Może, o, czekaj, bo jesteśmy dość blisko. Może zauważmy, że PS1 ma płytę, tak? Płytę. Tamto ma wejście na kartridż od Pegasusa. Czyli jak można się domyślać, nie trzeba być specjalnie bystrym, to nie jest PS1. Tak jest. Z joystickiem. Z joystickiem, sam tu pisze, dam. Super okazja, konsola PS1. Tak. Z joystickiem. Powiem ci, że co by ten pan nie napisał, to on po prostu zaczął być nudny, bo stawia albo jakieś takie naprawdę zasyfione brudasy, widziałeś, takie po prostu wyciągnięte, jakby ktoś przeciągnął to jak po jakiejś rzece, później w mule wytaszał i na to koniec się na to zesrał. Po prostu obrzydliwe rzeczy. To też nie jest za czyste, muszę ci powiedzieć. A zobacz tło. Green screen pan zrobił sobie, tylko kamę wylał wcześniej. Ohydne. Plamy i tak dalej. Jest to ohydne. Po prostu ohydne. Śmieszne. Śmieszna jest cena 85 zł. Ja bym się zastanawiał, czy 5 zł dać za tego syfilisa, ale nie. Pan chce 85 i 13 za wysyłkę. Szacun. Numer 3. Miejsce numer 3. Łączone. Zresztą. Niech zgadnę, kto podesłał. Czyżby Ziom Snake? Ziom Snake i ten sam pan Żydek z dolarkiem. To znaczy, żeby nie było, to nie mamy powiązań z panem Ziom Snake'iem. Natomiast, tak jak mówiłem, wchodzicie tam, na to centrum i znajdujecie kocopoł jeden za drugim. Ale zobacz, to jest bardzo ciekawe i nie rozumiem dlaczego, bo mamy tutaj znów konsolę PS1, która nie jest konsolą PS1, dwie dyskietki, które nie są dyskietkami, tylko kartridże. To jest tak naprawdę rozszerzony ten zestaw poprzedniego. Tak! Mało tego, jeżeli chcecie mieć poprzedni zestaw taniej, weźcie to! Weźcie to! Macie dwa pady. Styropian, macie prawie pudło. Joysticki, macie dwa joysticki, zasilacz, konsolę z kartridżem. No. Zastanawiam jedno, kto wycenia te rzeczy tam? Nie wiem. Bo przykro mi to stwierdzić, ale naprawdę jest to trochę głąb. No, to nie wiem. To jakby nie wiem, 10 różnych osób wyceniało wszystko. A co pan sprzedaje? Pokaż. Szklankę widziałem. Wszystko sprzedaje. Szklankę ma, a helikopter. O, wiertarka, no, szklanka, torebka, misiek używany. Plecak. Zegarek. Plecak jakiś supermarketowy. Słownik niemiecki. Ale wiemy jedno. Ten pan nie zna się na konsolach. Numer 2. Miejsce numer 2.
A na nim FIFA 13, PC Ultimate Team Messi IF, kurde. Przesłana przez Mociorexa, użytkownika. I... Muszę powiedzieć, że pan Mociorex wynalazł niesamowite badziewie. Jakim jest Lionel Messi. Witam serdecznie. Przedmiotem aukcji jest Lionel Messi w formie w grze FIFA 13 do wersji PC. Kupujecie, że tak powiem, transfer gracza do gry od tego pana. Podobają mi się te wszystkie gry takie darmowe, że ktoś chce coś sprzedać. To jest genialne po prostu. Nie czekaj, już dziś możesz stworzyć drużynę marzeń. A jeżeli wolisz jednak zagrać sobie w Gran Turismo 5 albo Forza i kupić sobie Xboxa lub PlayStation 3. Albo po prostu zagrać w FIFA 13 z tym zawodnikiem tylko na Quick Playu. Może zagrać w ogóle w grę, a nie odpalić przeglądarkę. To jest dużo lepsze chyba. To po prostu kupcie z konsolą, nie wydajcie 8 baniek. Na zawodnika do gry w FIFA 13. Transfer za 8 stówek. 8 stówek. Numer 1. Kosowo tygodnia. Na miejscu pierwszym mamy aukcję podesłaną przez użytkownika Super Klocek 666. Klocek. Mało tego, mamy tutaj Game Boya. Game Boy. Pan na polsku. Game Boy. Może, czekam, ja nie wiem, czy widać to nad nami, ale ogólnie Game Boy, jeżeli ktoś w ogóle jest taki, kto nie wie, czym to jest, mniej więcej jest to. To jest Game Boy. Game Boy. Natomiast to, co tu pan sprzedaje, to jest Game Boy. Game Boya w bardzo dobrym stanie. Powiem ci po zdjęciach, to taki mało nintendowy. Sprzedam Game Boya. Podkreślmy cena 15 złotych. Adekwatna niby, nie? No niby tak, ale teraz sprzedaję. Jak to podpisać, to po prostu... Sprzedam Game Boya. Pan jest z tych, jakby ktoś chciał sobie kupić... Pan jest z tych szalonych. Z tych szalonych. No i co, nie wiadomo, no nie co ma... to za firmy z Game Boy. Tu nie potrzeba nic dodawać nawet do tego, co tutaj. Ja nie wiem, bo chyba odślepną tych aukcji, wiesz? Już teraz wiem, po co te okulary były. Żebym przesłonił się przed tymi ludźmi. 15 zł za Game Boya. Game Boy. Mamy różnych tutaj handlarzy na Allegro. Może ktoś chce sobie kupić Game Boya, bo bardzo to okazyjna cena, 15 zł. Mieliśmy już wszystko dzisiaj. Game Boya, dwie PS1. Wzięła Snake'a? Tak. Wziął Snake'a dzisiaj nieźle. Nie, ale powiem szczerze, że naprawdę to jest jeden z lepszych kocopołów. Aspiruję do miana rocznego kocopoła. Game Boy. On nie wie, jak to się pisze. Game Boy. Dzisiaj się żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek. Odcinek kocopoła. Nie, jak to mówił Kamil, 7 kosopołów pękło. Za wszystkie, że tak powiem... Przepraszamy! Przepraszamy, że musieliście je zobaczyć. Ja ze swojej strony mogę przeprosić wszystkich, których nie uwzględniłem, że tak powiem, w podpisach do filmików, tak, to co przesłasz. Testowaliśmy dzisiaj streaming wideo live, który podobno działał, nawet ktoś napisał, że działa i tu i tam, na Google Plus się znalazł, na YouTubie bodajże też jakoś, tak. No niestety już Igor zapowiedział, że troszeczkę się rąbnął w tym, kto co podesłał, ale postaram się dodać później taki, no, paseczek z osobą, tak jest, z osobą, która to dorzuciła. Kocopołów, które podsyłacie, jest mnóstwo. Mnóstwo, po prostu. Kiedyś był 1, 2, 5, nagle zrobiło się ich 80, dlatego ogarnąć je wszystkie jest bardzo ciężko, dlatego bardzo prosimy, że jedna osoba może niech przechowa sobie swojego kocopoła, jeżeli nie znajdzie nic lepszego, niech podeśle maksymalnie 2 kocopoły. Z tych kocopołów wybierzemy sobie naszą elitarną siódemeczkę i pokażemy ją na antenie. Na razie. Yeah! Tu mamy 7 kocopołów. 1, 2, 3, wszystko zgrupowane. Co sądzisz o dzisiejszych kocopołach? Czy się udało, czy nie? Jak mogły się nie udać? Proszę cię. Zaczynaliśmy przez 15 minut początek. W końcu się udało.